Na kasztanowcach zostały przylepione feromonowe opaski służące do walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka, wroga numer jeden kasztanowców zwyczajnych, w Europie trwa. Ten maleńki motylek, odkryty przez naukowców w Macedonii w 1985 roku, opanował niemal cały kontynent. W trzewie też się pojawił, dlatego corocznie wiosną przeprowadzana jest akcja obowiązywania kasztanowców opaskami nasączonymi feromonami. Jest to zabieg, który stosujemy od kilku lat już przeciwko groźnemu szkodnikowi, czyli szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi. Lepy te dodatkowo posiadają jeszcze takie jakby koszyczki z takimi substancjami feromonowymi, a wszystko to po to, żeby uniemożliwić rozmnażanie się tego szkodnika. Poczwarki zimujące najczęściej w ziemi, w resztkach liści, w runie parkowym przechodzą właśnie na pień. I tam dochodzi właśnie do rozmnażania się i następnie dopiero pokolenia aż wchodzą, powiedzmy, na młode liście i tam kolejne pokolenia się tworzą, także w sumie do 3-4 nawet pokoleń w ciągu roku ten owad, ten szkodnik jest w stanie się tak mocno rozmnożyć. Jakie szkody powoduje? Tak, no najczęstszym, znaczy takim bardzo widocznym objawem to jest to, że liście usychają. Po prostu wysysane są przez larwy soki z miękiszu blaszek liściowych. Dzięki temu powstają takie plamy, potem wręcz martwe fragmenty liści. Całe liście zaczynają usychać, tym samym brakuje tej, powiedzmy, powierzchni do wiązania tlenu i dwutlenku węgla i po prostu nie mogą się tworzyć składniki pokarmowe, które są odprowadzane po całym drzewie. No i cały proces asymilacji jest zaburzony. Tak jest, i asymilacji, i oddychania, także przez to po prostu drzewa tracą na swojej kondycji. Opaski umieszczane są na pniach kasztanowców. Powinno się je rozmieszczać właśnie na pniach i co wcale nie za wysoko, w granicach metry do 1,30 m, z przyczyn takich chociażby, żeby tam nikt ich nie uszkodził, ale w zasadzie chodzi o to, żeby jak najniżej, rzeczywiście jak najszybciej wyłapać te zwabiane w sumie samce przez te substancje feromonowe. I w tym roku robimy to na więcej egzemplarzach, czyli poprzednio robiliśmy zawsze to na 100 egzemplarzach. W tym roku udało się rozszerzyć tę akcję na kolejne 100, czyli w sumie na 200 drzewach na terenach miejskich. Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem potrwa kilkadziesiąt dni. Żeby po prostu też nie tworzyć zagrożenia dla innych pożytecznych owadów. Dlatego myślę, że z początkiem maja, gdzieś do połowy maja najdalej będziemy te opaski demontować.